Witam Was w vlogmasie numer 3. Naszą rocznicę dzisiaj będziemy świętować, ponieważ robimy tripa do Ustronia, więc będą góry, będzie pięknie. Póki co najpierw pan tutaj nam tankuje samochód, Michał już poszedł zapłacić, no i jedziemy, nie mogę się doczekać, bo fajne atrakcje Michał tutaj zaplanował. Pojedziemy najpierw na lodowisko, więc się już nie mogę doczekać, pokazuje nam nawigacja godzinkę, także tyle, dobrze. O, idzie, idzie, patrzcie go, idzie. No, ciekawe co powie. No co, możemy jechać? Zawsze. Dojechaliśmy! Ale jednak zmieniliśmy plany, tak jak nie jak mówiłam w aucie. Nie pojechaliśmy najpierw na lodowisko, tylko do, jak to się nazywa? Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, ponieważ będziemy oglądać pokaz drapieżnych ptaków, a później sowy. Ach, teraz musimy przejść tripa. W ogóle tu w Ustroniu jest śnieg i to jest super. Emeryt już ma wolne płatne rozrywkowe, ale dalej. Nie lecę. Mamo. Josa mi się zatera. Mamo, ja chcę jeść. No dawaj, dawaj. Dobry moment. Czasami bywa tak, że ta mysza nam gdzieś się schowała. Jeś maluszku. Ja tam... Posypię tylko na dole, co? No. I nie widziałam tak blisko sarenki. O. Mamusia. Po sówkach jesteśmy dalej w lesie i słuchajcie, teraz jest dużo sarenek, jelonków i one sobie tak wolno chodzą. Też przed chwilą mieliśmy styczność z dwoma, jelonkiem i sarenką. Prawda? Prawda. No, wrzucę Wam tutaj filmik, bo nagrywałam na Instagram, także zapraszam Was na nasze Instagramy, bo tam relacje na bieżąco zawsze. Także pięknie, piękna rocznica. Naturalnie. Wśród zwierząt. No klasycznie, ja mam szczęśliwy dzień, bo wdepłem niespodziankę. Kupkę przez sarenki, ale to na szczęście. Musimy puścić ten, lotka albo zdrawkę tą domą kupić. Jeszcze raz.
wałówka wyciągnięta, bułeczka, herbatka w termosiku, ale patrzcie ten widok. Ja. O, różnicowy buziak. Na Allegro znalazłam taką szafeczkę z bambusa na kosmetyki i postanowiłam, że w końcu to jest dobry moment, żeby zrobić porządki w swojej toaletce, bo patrzcie, jak to fatalnie wygląda. Aż po prostu wstyd. Mam tutaj białe, takie brzydkie te szafeczki, więc postanowiłam, że kupię jakieś porządne z bambusa. Znalazłam na Allegro, chyba 40 zł, podlinkuję Wam w opisie. I tutaj też na pewno będzie lepiej się myło, także zobaczmy, co mi z tego wyjdzie. Jedyny fail jest taki, że moja szafeczka zapomniałam, że ma przegródkę. Nie zmieści mi się ta bambusowa tutaj. Muszę mojego Michała zaraz tutaj zatrudnić, żeby mi to jakoś obciął. Okej, zaczynamy robić pierniczki i do pierniczków kupiliśmy fajne składniki. Zobaczcie, nawet Michał tutaj wypatrzył ustrońskie miody naturalne wielokwiatowe, więc będzie naturalnie i zdrowo. Dodatkowo mamy bardzo dużo gadżetów. Powyciągaj te fajne rzeczy, hop. Mamy pisak żelowy. Srebrny, to jest super, że tego są. Mamy pisak żelowy, złoty. Tak. Mamy pisak fajny, biały. Mamy białe śnieżynki cukrowe. Śniarki. Mamy lukier gotowy niebieski, on już jest gotowy, już nie trzeba nic z nim robić. Jak nie? Mamy posypkę smak owocowy. Mamy cukier waniliowy. To się czyta waniliowy, to nie jest z wanilii, jak co. Tylko z naturalnym ekstraktem z wanilii. Dobrze. No, dobra. Mamy przyprawy do piernika korzenny na raz, i dwa. I wszystko. Także pierniczki tasta. No znowu nie umalowane jest. Ja to. Michał tutaj wsypał 4 szklanki mąki pszennej. Wzięliśmy tak tortową, bo jest ponoć najlepsza, tak babcia mówi, więc trzeba jej wierzyć. Teraz wlatują 4 łyżki tego miodziku. Powiedzieć Wam historię o pszczole, która wpadła do miodu? Co? Historia o pszczole, która wpadła do miodu. Pszczole? Tak. Pszczole. Pszczółce. Nie wiem, opowiadaj, no. Powiedziałem właśnie. Plum. Aha. Okej, okay, ogarnęłam. No. Jedna. Daj kolejne. A to nie miał być rozgrzany miód? Po dodaniu wszystkich składników teraz Michał sobie już ugniata ciacho, a ja szykuję miejsce na wałkowanie go. O nie, Michał mnie to ubrudził. Ja. No ty. Oczywiście robimy przepis z internetu, więc jeśli nam wyjdzie ciacho, czy wyjdą nas te ciasteczka, te pierniczki, to oczywiście Wam od razu dodam przepis, żebyście też mogli sobie świąteczne pierniczki zrobić. Pierwsza taca z 28 pierniczkami już w środeczku. Czekamy 10 minut i zobaczymy. A Michałek walczy dalej. Pierwsze pierniczki za nami, wyszły fajne, takie kruchutkie. Więc zaraz będziemy jeszcze... Jakie? Kruche, kruchutkie. Więc zaraz będziemy je testować. I w ogóle śmieszne, bo w przepisie miało wyjść około 30 pierników, a nam wyjdzie chyba ze 150. Także
Ale robiliśmy razy dwa, nie? Tak, właśnie. Właśnie, chcę wam powiedzieć, że my robiliśmy razy dwa, bo stwierdziliśmy, że 30 pierników będzie za mało, bo to dla mnie, znaczy dla mojej rodziny, dla Michała rodziny, jeszcze dla brata i na jego narzeczonej, także... Kamilka jest takim łasuchem, że sama zje 30. Po co zdradzasz takie rzeczy w internecie? Taca numer dwa. Co to robisz? Literkę. Mojego imienia? Mojego to się bystra. No. Jak obrócimy tutaj. To będzie brzydka. Nie, ty zrobiłeś, to będzie ładnie. O, proszę. Dobre są. To wyciągaj. Wyciągam. Ale dużo pierników. Ale zrobimy rozdanie na pierniczki. Czas na dekoracje. Piękna produkcja. Proszę zobaczyć. Ten najlepszy. Tutaj Michała poniosły fantazje jakieś. Nie, o to ty się robiła przecież. Ponad 100 pierników.